Centrum Zgłosza Redeko. www.redeko.pl. Zgłoszenia do imprezy wciąż trwają. Ostatnie wnioski muszą dotrzeć do organizatorów w czwartek. Wtedy dokładnie poznamy listę uczestników zmagań. Do dziś swój start zapowiedziało już ponad 100 zawodników z różnych części Polski. W tym gronie są oczywiście czołowi szpadziści. Warto przyglądać się zawodnikom, bo w akcji zobaczymy pewnie przyszłych reprezentantów naszego kraju na Igrzyska Olimpijskie, seniorskie Mistrzostwa Świata czy Kontynentu. Sobotni turniej odbędzie się z udziałem zawodników do lat 19. Faworytami są przedstawiciele szermierki z Wrocławia, Szczecina, Górnego Śląska i Krakowa. Miejscem zawodów jest dobrze znana wszystkim fanom dyscypliny Hala Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ulicy Chełmońskiego. Oba turnieje, czyli dla pań i panów, odbędą się w sobotę. O godzinie 9 rozpoczną się zmagania w szpadzie mężczyzn, o 10.30 w szpadzie kobiet. Organizatorem zmagań jest kolejarz Wrocław. Włodarze klubu jak zwykle chcą stanąć na wysokości zadania i zapewnić uczestnikom jak najlepsze warunki do walk i pobytu we Wrocławiu. Szermierka niestety nie cieszy się zbyt dużym wsparciem pośród miejskich rajców czy Urzędu Województwa. Organizatorzy więc zwracają się za naszym pośrednictwem z prośbą o wsparcie turnieju do możnych miasta czy regionu. Nowe Centrum Zgłosza Redeko. www.redeko.pl